Film, który teraz nagrywam, będzie najtrudniejszym filmem, który przyszło mi nagrać na moim kanale. I wydaje mi się, że nie będzie na to odpowiedniego momentu. Dlatego zdecydowałam, że zrobię to teraz. Tak poczułam. Zobaczymy, czy dokończę nagrywanie. Powiedzenie tego wszystkiego bardzo dużo mnie kosztuje, więc nie wiem, czy będę mówiła składnie, czy będę mówiła logicznie. Ale wiem, że chcę to zrobić, bo YouTube i to, co tutaj wam pokazywałam, to była i wciąż jest część w jakiś sposób mojego życia. Jest to też moja praca. I nie wyobrażam sobie po prostu nie nagrać takiego filmu. Jak już widzicie po tytule, straciliśmy naszą córeczkę w 32 tygodniu ciąży. Dokładnie 6 maja. 6 maja w nocy, nad ranem właściwie, pojechaliśmy do szpitala, gdzie usłyszałam najstraszniejsze słowa, jakie można usłyszeć, będąc w ciąży. Czyli, że po prostu serce mojego dziecka nie bije. Nie jestem w pełni jeszcze gotowa, żeby mówić o jakby szczegółach tego wszystkiego. Myślę, że będę w końcu gotowa i myślę, że będę o tym mogła mówić. Natomiast na tą chwilę chcę bardziej skupić się na faktach, które chcę wam przekazać. Jak byłam w ciąży, nie chciałam zdradzać imienia naszego dziecka. Tak po prostu sobie wymyśliłam, że po porodzie opublikuję taki filmik, zdjęcie na Instagramie, gdzie po prostu tam zobaczycie to imię. No ale nie będzie takiej publikacji, więc nasza córeczka miała na imię Zuzia. Zuzia teraz jest w niebie z aniołkami. My też jesteśmy już po pochówku, po grzebie, który był również dla nas bardzo, bardzo ciężki. Nie ma takich słów, nie ma nic takiego na świecie, co mogłoby przygotować rodzica na śmierć własnego dziecka. Nie ma czegoś takiego i jest to najstraszniejsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Jednocześnie jest to też coś, co bardzo przewartościowało nasze życie, moje życie. Nie nagrywałam wiele filmików dotyczących ciąży, dotyczących przygotowań i tak dalej. Starałam się wam coś pokazać. Ale też takie było gdzieś tam nasze założenie. Ja nie chciałam robić... nie chciałam opierać mojego kanału na ciąży, tak wiecie, w 100%. Starałam się to bardzo mocno przeplatać, natomiast te wątki się pojawiły, było ich z czasem coraz więcej, więc tym bardziej nagranie takiego filmu jest dla mnie ważne. Boli mnie to strasznie, boli mnie to, że w ogóle muszę nagrywać taki film z taką informacją. Nigdy nie sądziłam, że tak będzie, że będę musiała to zrobić. Po porodzie ponad dwa tygodnie też spędziłam w szpitalu. Tak jak mówiłam wcześniej, nie jestem gotowa w tym momencie, żeby opowiedzieć o wszystkim, bo muszę sobie to dawkować, za dużo mnie to w tym momencie by kosztowało. Działo się naprawdę bardzo dużo. I myślę, że z czasem znajdę w sobie też odwagę, żeby wam o tym opowiedzieć i taką siłę. Te dni, odkąd Zuzia od nas odeszła, są bardzo, bardzo ciężkie. Myślę o niej naprawdę każdego dnia, każdej minuty tak naprawdę i nie umiem jeszcze normalnie funkcjonować. Cały czas myślę, co robić, szukam sensu tego, żebym mogła wstać,
żebym mogła zrobić coś sensownego, bo wiem, że po prostu to, co się wydarzyło teraz w naszym życiu i to, co się też działo ze mną przez ostatnie, znaczy ostatnie, po prostu przez te 2 tygodnie po porodzie, wiem, że jestem tutaj po coś dalej i wiem, że tym bardziej muszę żyć, muszę iść do przodu i muszę znaleźć jeszcze większy sens tego życia, skoro Zuzia już nie może i to, co się nam przydarzyło, jest strasznie ciężkie i wiele osób powtarzało mi w szpitalu jeszcze, że powstanie z tego kiedyś jakaś piękna historia. Wiem, co mieli na myśli. Mi w tym momencie to piękno ciężko jest dostrzec i myślę, że tak jeszcze będzie bardzo długo. Widzę w tym momencie ogromną niesprawiedliwość w tym, co się stało. Kiedy zaszłam w ciążę, jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, że udało się nam zejść w ciążę od razu, za pierwszym razem. To wszystko było takie zbyt piękne, po prostu szybko ciąża, książkowa ciąża, do ostatnich badań u lekarza, czyli do ostatnich prenatalnych tak naprawdę. Wszystko było idealnie, było książkowo, nic nie było, nie budziło niepokoju lekarzy. Nie budziło naszego niepokoju. Dlatego tym bardziej usłyszenie tego, że Zuzia nie żyje, było dla mnie nie do zaakceptowania. Kiedy zachodzimy w ciążę, lekarze nam mówią, że musimy być ostrożni przez pierwszy trymestr, że można się cieszyć, ale tak, wiecie, z umiarem, no bo to jest pierwszy trymestr. Wszystko się może wydarzyć. Ja przekonałam się niestety na sobie, że tak naprawdę wydarzyć może się wszystko zawsze. Nawet na tak późnym etapie ciąży. Tak naprawdę w momencie, kiedy trafiłam do szpitala, zostały nam niecałe 2 miesiące do terminu planowanego porodu. Byliśmy już zupełnie przygotowani. Już Zuzia miała wszystko. Każdy jeden ciuszek. Wszystkie śpiworki, kocyki, pluszaki, maskotki, huśtawkę. Wszystko, po prostu wszystko było. Nie zdążyłam wam pokazać, ale w majówkę robiliśmy jej pokój. Zmienialiśmy tutaj sypialnię, miejsce, w którym jestem aktualnie. Pokażę wam zdjęcia, bo jestem dumna, byłam dumna z tego, jak to wyszło. Naprawdę tak bardzo się cieszyliśmy. Zyga tak strasznie się cieszył, malując ten pokój. Teraz znów jest tutaj biało. Jest inaczej. Jak byłam jeszcze w szpitalu, to wszystko tutaj się zmieniło. Więc byliśmy naprawdę w 100% przygotowani. Spakowałam torbę do szpitala w końcu. Chyba tydzień przed tym, jak się to wydarzyło, tak. Zamówiliśmy też wózek, co widzieliście we vlogu ostatnim, który wrzuciłam na kanał. I byliśmy tacy szczęśliwi. I z dnia na dzień po prostu to prysło. Zdaję sobie sprawę, że ten filmik jest bardzo smutny i tutaj dużo płaczę i tak dalej, ale uwierzcie mi, że i tak staram się być bardzo, bardzo silna w tym momencie, bo ciężko. Jak mówiłam wcześniej, codziennie staram się wstać i znaleźć jakiś sens tego, co mam robić. Sens po prostu życia i takiej codzienności. Wiem, że chcę wrócić tutaj do was, na YouTube'a. W tym momencie nie wiem, jak to ma wyglądać. Nie wiem,
jakie treści będę chciała publikować, co w ogóle, to jest też tak bardzo trudne, ale wiem, że ten YouTube zawsze kochałam i zawsze po prostu dobrze zajmował mi głowę, zajmował mi czas. Nagrywanie i montowanie sprawiało mi naprawdę dużo, dużo takiej radości, ale takiego spełnienia i nie chciałabym tego zostawiać w tym momencie. Oczywiście miałam takie myśli, będąc w szpitalu, że usunę kanał. Po prostu chciałam, wiecie, się zaszyć jak najgłębiej, z nikim nie rozmawiać. Ale zdałam sobie sprawę, że no do niczego to nie prowadzi, bo nie mogę tak zrobić, nie mogę po prostu się ukryć przed światem, bo życie w pewien sposób idzie do przodu i widzę to naokoło, ludzie po prostu żyją codziennością. Wiem, że my też musimy zacząć, bo życie się nie skończyło i trzeba po prostu to pchać dalej. Więc chciałabym wrócić na YouTube'a, nie wiem, nie mam pojęcia jak. Mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali, cokolwiek postanowię, jakiekolwiek treści będę tutaj wrzucała, bo naprawdę potrzebuję tego bardzo. W tym momencie jestem w ogromnej żałobie, ogromnej rozpaczy i wiem, że to musi potrwać. Zdecydowaliśmy się też na pomoc terapeuty, bo sami nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić do końca. Kochamy się bardzo z Zygą i wiem, że to przetrwamy, bo jesteśmy razem, bo mamy swoje wsparcie, ale no jest ciężko. Ciężko pogodzić się po prostu z myślą, że nie będzie już nigdy przy nas Zuzi. A przynajmniej nie tak namacalnie po prostu. Że nie zobaczymy, jak dorasta. Ale wiem, że ona jest cały czas przy mnie i jest naszym małym aniołkiem. I to jest jedyna myśl, która pozwala mi się jakoś trzymać, że po prostu teraz jest jej najlepiej na świecie.